wsi to najgorzej. Wow. No. Nigdy czegoś takiego nie widziałam jeszcze. Moja droga, tu jest twój salon. Zaraz obok prania i sklepu. Powiedz wszystko, co wiesz. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylek Beauty. Witam znowu na Bali i dzisiaj zabieram was ze sobą na zrobienie paznokci, dlatego że po pierwsze moje paznokcie są w koszmarnym stanie, a po drugie muszę je przygotować na światową premierę 4. sezonu serialu Stranger Things w Nowym Jorku. Jaram się na maksa i oczywiście na kanale vlog wszystko wam pokażę, jak co dokładnie wygląda, a dzisiaj pójdźmy zobaczyć, jak sobie balijska manicurzystka poradzi z moimi paznokciami i w zasadzie moimi wymogami, bo tym razem mam dokładnie specyficzną rzecz, którą bym chciała. Ale najpierw, jak zwykle, pokażę wam, w jakim stanie są moje paznokcie. Jak widzicie, przede wszystkim bardzo duże odrosty, na zasadzie gigantyczne. Tutaj zaczął mi odchodzić jeden paznokieć, więc też dosyć słabo. Ten paznokieć mi się zupełnie złamał, więc jest taki króciutki, malutki. A przy okazji tego paznokcia sobie robiłam sama w ogóle, a może dlatego mi odpadł tak szybko. A tutaj mamy rękę lewą i tutaj na szczęście wszystko się pięknie trzyma. Mam tylko nadzieję, że ta dziewczyna, która będzie mi robić paznokcie, ogarnie jak gdyby, wiecie, te przedłużane i że wszystko będzie okej z taką bazą nie zajmie to miliona godzin. I tutaj jeszcze będę miała dla was konkurs, słuchajcie, bo wymyśliłam wzór i chciałabym, żebyście zgadli, skąd wzięłam ten wzór. W sensie pierwsza osoba, która zgadnie, skąd jest ten wzór, dostanie ode mnie taką małą pamiąteczkę, coś właśnie z tej premiery Stranger Things, więc jeżeli jesteście fanami, no to koniecznie musicie wziąć udział w konkursie. A już nie mogę doczekać, jak to wyjdzie. Pierwsze co robimy, to wsiadamy do auta. Akurat tutaj mamy auto, ale najlepszym środkiem komunikacji jest jednak motor. Mamy też motor, bo jest nas trójka, więc jakby i motor, i samochód, i wtedy mamy wszystkie jak gdyby potrzeby pokryte. Więc akurat teraz dzisiaj wsiadamy do auta. To słuchajcie, ja jadę sobie po lewej stronie, bo tu jest ruch lewostronny, więc kierownica i pan kierowca jest po prawej stronie. Jeszcze hamulec i sprzęgło jest po tej, co u nas. No i mija się motorki i z auta po drugiej stronie. Jak ktoś w ogóle nie jeździł w Anglii albo nie wiem, w Australii czy coś takiego tam, gdzie jest ruch w drugą stronę, no to się na pewno zdziwi i początki na pewno będą trudne. A ty jeździłeś wcześniej czy nie? Nie, nigdy. A, to, czyli pierwszy raz, no to... Pełen żywioł. To wszystko rozumiem. No więc ja mieszkamy tak trochę na zatupy, więc zanim dojedziemy do tej miejscowości, już tam miasteczka, to minie tak z pół godziny, więc my tutaj jesteśmy nad samym oceanem i będziemy jechać do miasta. Przed nami, słuchajcie, jedzie pan z drabiną jako pasażer, a ten, który prowadzi, to jest taki ichni Uber, jakby. Więc ogólnie pan Uber ma pasażera z drabiną, bardzo bezpieczne i ciekawe. Ale już dojeżdżamy i dosłownie za 2 minuty powinniśmy być na miejscu. Zresztą widać, że jest większa aglomeracja, jak widzicie, więcej się dzieje, więcej jest... O, skręcamy, wow! To już wygląda bardziej jak te nasze osiedle, wiecie, uliczka osiedlowa, bo jest tak ciszej i są... krzaczki, czyli to może będzie po prostu w czyimś mieszkaniu, słuchajcie, bo tak to wygląda. Myślałam, że to będzie jakiś salon czy coś takiego, bo to znalazłam akurat dziewczynę na Insta, ale wydaje się, że to może będzie... Moja droga, tu jest twój salon. Zaraz obok prania i sklepu. Wow, czyli to gdzie on jest? Tutaj. Naprawdę gdzieś tu? No gdzieś tutaj. Nie. Wow. To na pewno nie jest to, bo to wygląda jak sklep, więc podejrzewam, że nie. Natomiast zastanawiam się, gdzie to jest w takim razie, bo... Albo może wpisaliśmy zły adres? Okazało się, że jeszcze nie jesteśmy na miejscu, to jest zła uliczka. O! Jest już szyld. Więc jest spoko, ale jakby nadal to nie wygląda. Wydaje mi się, że to albo jest tu, albo to jest ten domek, ale to jest chyba tam, nie? Spróbujmy tam. Ja już teraz stwierdziłam, że idę na piechotę. Znak, by nie można parkować. Tak? A, ale to tylko pod tą ścianą mi się wydaje. Wow! A w czasie tylko to jest w ogóle jakiś fitness center, a to wygląda tak jak... wow. No. Przyznam szczerze, że bardzo ciekawie. Ta rzeźba jest wyjątkowo ciekawa i tutaj proszę zobaczcie na największych kulturystów lat 90. I tak dokładnie będzie wyglądać, jak będzie tutaj chodzić. Co to jest jakby? Skąd to się bierze? Co to jest? Co to za mięśnie? To jest pół człowiek, pół jaszczurka. Tu są te paznokcie wypisane, tu są jakieś ptaszki. O, są paznokcie, dobra, to chyba jest to. I tutaj się w ogóle zostawia buty przy wejściu, więc jak gdyby ja moje różowiutkie sandałki tutaj zdejmę i wkroczę do akcji. Hello.
No dobra. Zobaczymy, co teraz. So, first of all, I'd like to peel the gel, because as you can see, it's really bad. And then remove this design, and I have my design in head. Do you want me to show it now or later? No. Okay. So, co powie, serio, jestem ciekawa. Do you know Stranger Things from Netflix? This Anthony Stewart? Yeah, I know. Okay, so it's gonna be Stranger Things team. Is it okay for you? Okay. Pierwsza rzecz jest taka, którą już ja zaczęłam zauważać po tym, że wy to zauważacie, to jest to, że pani nie ma rękawiczek. Ja nie mam z tym problemu żadnego, ale wy pamiętam, że zwróciliście mi na to uwagę, że to jest mega nieprofesjonalne, ale jak jeżdżę po świecie i rzeczywiście robię paznokcie w różnych miejscach na świecie, to się zdarza bardzo często. Ale jak gdyby dla mnie osobiście to nie ma problemu. Natomiast to, co jest fajne, to to, że pani zdejmuje fryzarką ten lakier, czyli właśnie nie odmacza acetonem, co jest gorsze dla paznokci, ale jak pokazałam pani wzory, które bym chciała, to pani miała takie nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. To, co zauważyłam jeszcze, to to, że pani jest bardzo delikatna. Czasami na przykład jak siedzę na paznokciach, to mam takie, wiecie, boję się o swoje życie, takie a tutaj pani ma tak super delikatnie, ładnie mi odsuwa skórki, że mam taki chill, że teraz do was mówię ze spokojem, a nie mam takiego co, to jest też na plus. Teraz zobaczymy, co pani będzie robiła z tym paznokciem, który mi odchodzi, bo zwykle w Polsce jest tak, że jak odchodzi prawie cały paznokieć, bo to nie jest tak, że dosłownie tylko ta końcówka, tylko tak mniej więcej do połowy on odchodzi, zwykle się go robi od nowa, ale widzę tutaj, że pani podcina chyba to, co właśnie odchodzi i ona chyba chce dorobić jakby do tego. Tak mi się wydaje, że ona będzie to robić, ale zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Chyba jednak będzie robić od początku. Zobaczyła, że sytuacja jest beznadziejna. Chyba będzie... Wow! Wystrzeliło, słuchajcie. Ja ogólnie jestem zafascynowana, naprawdę, bo tutaj jest takie, że nie wiem, co ona zrobi, ale widzę teraz, że już obcina. Po prostu nie chciała fryzarką mi zjeżdżać, w zasadzie spoko. I gdyby obcina już cały paznokieć do końca. Teraz zdjęła całość i widać, jaki ten paznokieć jest po prostu zorany, uszkodzony i zdarty, bo jak się odłamywał cały czas, to po prostu ta płytka odchodziła, więc ten paznokieć jest naprawdę w słabym stanie. U nas, jak się zdejmuje paznokcie, no to się głównie zjeżdża fryzarką, a tutaj widzę, że sytuacja jest z acetonem, czyli tak jak widzicie, zamykanie folii i czekanie, aż się odmoczy. Na razie wszystko idzie bardzo sprawnie, oprócz tego, że się strasznie poca, mimo że tutaj jest klimat. Tutaj jest bardzo gorąco, jak widzicie po mojej twarzy, mam piękny, potny błysk. Jak widzicie, mam teraz operatora, więc mogę się chwalić tutaj różnymi kadrami, więc enjoyujcie. Mamy ostatni paznokieć i tak jak mówiłam, idzie to naprawdę sprawnie, szybciutko. Tylko kluczową rzeczą będzie to właśnie, jak teraz będzie z naprawą tego wszystkiego. Ale to, co ona wcześniej robiła, to jakby ja czułam... O! Sorry! Dostałam, słuchajcie, tu! Centralnie dostałam! O tu! Tak strzela, ale ogólnie ona mi zrobiła coś, co mi się wydaje, że nie powinno się nigdy robić. Jak gdyby czułam, że o, teraz będzie to robić znowu. Ciągnie za ten mój paznokieć, czyli chyba wtedy się niszczy trochę płytkę paznokcia. Tak mi się wydaje, ale ja się tym nie znam tak dobrze. O, wow. A, it's mangosteen, okej. Okay. Ja się przestraszyłam, że mam jakieś bakterie na paznokciu. Okazuje się, że jadłam mangostan, który ma bardzo brudną taką skórkę, ma pomarańczową i mi zabrudziła paznokieć, a ja już wpadłam w panikę, że mam to jakieś bakterie. Bo parę razy mi się właśnie zdarzyło, słuchajcie, że miałam właśnie jakąś taką, załóżmy, nazwijmy to bakterię. Ej, słuchajcie, jak u nas, czyli fryzarką normalnie są robione skórki i to jest nice, bo dosyć dużo jest miejsc, gdzie w ogóle gdyby pomijają robienie skórek fryzarką i teraz są skórki przycinane cążkami, czyli to też znajdziecie u nas. Nie wiem też, czy wy tak macie, ale ja mam w brzuszku takie uczucie, jak ktoś trzyma cążki i mi przycina skórki, mam takie, czy będzie ten moment, kiedy ktoś mi je, wiecie, przytnie. Ale tutaj w miarę widzę, że ta pani delikatnie działa, więc jest okej. Okay. Mamy kolejną fazę, słuchajcie, teraz pani spiłowuje górę tego paznokcia, żeby usunąć jakieś tam resztki pewnie, ale powiem wam, że jak naprawdę jak mi tak odrywała, to tu liczę na was, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy to, co ona robiła wtedy, że tak go odrywała, jak gdyby ten żel od paznokcia, czy to było safe, czy nie, bo tutaj się nie znam, więc liczę na was. I teraz będziemy jeszcze przycinać trochę, bo mam naprawdę długie te paznokcie. I jeszcze trochę zmieniamy kształt, właśnie miałam takie szpiczaste, a teraz pójdziemy w takie nie baleriny, tylko trumienki. O, trumienki. Strasznie to brzmi, jeżeli chodzi o paznokcie, ale tak się mówi na ten kształt. Trzeba myśleć,
że mógłbyś nam ogarnąć jakąś kawę. Kawa? No. No dobra, widzę, że pani wyjęła tutaj tipsy, więc znaczy, że na te dwa paznokcie przyklei mi tipsy, a nie zrobi żelem od samego początku. Bardzo ciekawe, szczególnie, że wie, że mam żel na pozostałych paznokciach, ale wydaje mi się, że da się to naprawić potem w Polsce. No dobra, okazuje się, że totalnie nie wiedziałam, co tutaj się dzieje, bo to wcale nie jest pełny tips, tylko o dziwo to jest przyklejenie samej końcówki, czyli znaczy, że na górę się będzie nakładało jeszcze żel. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to będzie działało, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam jeszcze. Nie ma kawusi. Nie ma kawusi, to najgorzej, jak nie ma kawusi, no ale może przeżyjemy jeszcze. Ale w każdym razie, serio, zobaczcie na to, że jakby mam po prostu tylko końcówki tipsów, a nie całe tipsy. Widziałeś kiedyś coś takiego? Wow. Pani będzie je przycinać do tej długości, która powinna być. Ale ja nie wiem, słuchajcie, jak to będzie działać. Jak to się w ogóle będzie trzymać? Co ona potem z tym zrobi? Wow, pierwszy raz robię paznokcie, kiedy nie wiem, co się potem stanie. Każdy krok jest taki, ciekawe, co będzie znowu. Teraz pani przycina do długości tych, które zostały już ogarnięte. Wjechał nowy, świeży ręczniczek, już nie ma tego syfu z moich paznokci i lecą jakieś lakiery. Wjeżdżają też pędzelki, więc tutaj zaczyna się coś dziać. Ale wydaje mi się, że to są jeszcze pędzelki do żeli, bo nie dawała mi do wyboru żadnych kolorów na razie. Co się teraz dzieje? Ja się nie wiem. Is this preparation for the gel? Yeah. Or... Goodness. Czyli rzeczywiście ona chyba po prostu pokryje te tipsy żelem. To jakby zamiast przedłużenia po prostu pokryje żelem. Ale ogólnie wygląda to mniej więcej standardowo. Zobaczymy tylko, czy zrobi mi o wiele grubsze te paznokcie i w ogóle jaką ma metodę tutaj nakładania przy skórkach. Mam dziwne wrażenie, że ona nie robi tego jakoś bardzo często, albo może po prostu bardzo się spina, bo rzeczywiście robi to dosyć powoli i tak jakby wow, nagrywa się, to muszę zrobić idealnie, perfekcyjnie. Tak mi się wydaje, bo tutaj jest tak, naprawdę robi to bardzo spokojnie. Ten paznokieć już jest gotowy. I przyznam, że naprawdę bardzo fajnie wyszedł, w sensie ładny jest. Ciekawe jest to, że ona nie pokrywa tego paznokcia do końca, tylko zostawia do połowy i dopiero wtedy się wkłada do lampy. Mały palec mi przeciągnęła cały, a te mi przeciągnęła jakby tylko do połowy. I drugą rękę robi podobnie, że w zasadzie tylko tak nie przeciąga właśnie do końca, tylko tak, a troszeczkę sobie tutaj przeciągnę, troszeczkę tutaj, ale ogólnie nie po całości. Ten jest po całości, a tutaj jest tak, a zrobię sobie tyle, ile potrzebuję. O, i teraz są te paznokcie, czyli rzeczywiście żel idzie na górę i jakby łączy tego tipsa z paznokciem. Jestem w ciężkim szoku. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, ale może tak jest dobrze. Może to działa. Skoro oni tak robią, może ma to jakiś sens. I w międzyczasie, jak tutaj pani robi jedna paznokcie, to druga obczaja mój wzór i wybiera kolory, które będą do niego pasować. Koleżanka jej po prostu pomoże, żeby było szybciej. I pamiętam, że tak miałam na Kostaryce, ale to był straszny, jakby przypał. Te paznokcie wyszły tak źle. Jeżeli nie oglądaliście to w promku, w tym roku będzie mieć link. Ale tutaj mam wrażenie, że wyjdą naprawdę fajnie, więc już nie mogę się doczekać. Pamiętajcie koniecznie o konkursie. Teraz jest tylko piłowanko, żeby była fajna baza pod lakier. Travel to New York for the world premiere of this Stranger Things. Yes, because this is gonna be fourth season. And that's why I'm doing it for the premiere. That's why it's so important. Yeah, yeah, yeah. I like to. Oh, you like it? Yeah. And did you watch the whole thing? Yeah. Oh wow. Czyli widzicie, pani jest fanką Stranger Things też, więc jak gdyby bardzo dobrze, idealna osoba robi te paznokcie. Paweł pojechał na poszukiwania kawy, a teraz właśnie jest faza takiego jakby drugiego żelu. Niby to jest coś, co się nazywa rubber base, czyli jakby baza, ale z drugiej strony pani mówi, że to jest jakby żel. Możliwe, że to jest jakby jedno i to samo. Ta baza jest po prostu żelową bazą i dlatego tak to nazwała. Ale ogólnie wygląda to, jakby robiła taką drugą warstwę w budowie paznokcia. Tutaj już panie się rozstawiły na dwóch stanowiskach, więc pewnie zaraz będą dwie ręce robione naraz. Jestem naprawdę mega pod wrażeniem, jak one tutaj są profesjonalne i takie zaangażowane, że właśnie jedna kończy paznokcie, druga szuka już kolorów i będą we dwie robić mi wzorki, więc jaram się. Zastanawiam się, jak to wyjdzie, ale na pewno przyspieszy to zdecydowanie pracę. Weszła i ona, prawa. O, dziękuję, ale nie mam jak jej wypić nawet. To ja wypiję. Nie przejmuj się nic. Teraz zaczynamy pierwszy wzór. Jak zapytałam, ile mniej więcej to potrwa, to powiedział, że około godzinki. I czyli jakby jedna z nich robiła obie ręce, to by to potrwało ze dwie. Więc mam nadzieję, że jakoś nie zrobiłam mega dużo pracy. Ale były nam takie zajarane, że mogą zrobić coś innego, bo pytałam, czy miały kiedykolwiek takie wzory, ale powiedziały, że nigdy. Mam wrażenie, że im się skończył czarny lakier, bo jedna pani do drugiej właśnie tak pokazała suchy ten pędzelek i tak coś powiedziała, że w zasadzie o przypał. Mam nadzieję, że mamy drugi czarny lakier. Tak wygląda jedna ręka i podobną na niej wzorki. Teraz u jednej pani jest druga warstwa,
u drugiej pani pierwsza warstwa. I ogólnie jak się właśnie zapytałam o ten wzór, czy miały podobnie coś takiego, to powiedziały, że nie, że bardzo trudny. Więc tutaj chciałam pozdrowić mojego chłopaka Jędrka, który jest głównym promotorem tego wszystkiego, bo tak kwililiśmy, jaki wzór mógł być fajny. No i właśnie teraz te panie tutaj, te gdzie nie pracują, więc pozdrawiam. Zauważyłam, że one są tutaj mega dokładne. Jak właśnie im na przykład pokazałam jakieś zdjęcie kolorów albo wzorów, to po prostu dokładnie chcą to odtworzyć. I na przykład zrobiła mi dziewczyna tutaj bazę z białego, żeby potem móc tak delikatnie przezroczystym nałożyć kolejne barwy, więc po prostu serio jestem pod wielkim wrażeniem. I na kciuku stwierdziłam, że będzie czwórka na jednym, a na drugim będzie ST, jak Stranger Things. To będzie premiera czwartego sezonu, więc tak będę miała, wiecie, ST. 4. Tak sobie usiłamy. Najlepsze, że jesteśmy razem z Pawłem pod wielkim wrażeniem. Obydwoje stoimy i tak wow, wow, wow. Aga, a jak się czujesz po 2 godzinach paznokciowania? Powiem ci, że naprawdę całkiem dobrze. Kapusia wjechała dobrze, ale najdłużej na paznokcie widziałam wyszle 5 godzin. 5 godzin. To co oni ci robili z tymi paznokciami wtedy? Kleili miśki. Super, jak 2 osoby robią paznokcie na raz. Najlepsza opcja dla mnie. A trzecia nagrywa. A trzecia nagrywa, tak sobie się Ja w ogóle jestem też w szoku, że one mają tutaj tyle kolorów, bo w Polsce czasami mam problem dobrać rzeczy do wzoru, które chcę, a tutaj dziewczyny po prostu już gdyby wzięły zdjęcie i od razu zaczęły szukać kolorów, a w Polsce jest często tak, że dają publik mi i mówią, żeby sobie wybrać kolory, o które mi chodzi. Ja tak, dobra, ja się do końca tym nie znam, ale wiecie, co chodzi, robię to i tak. A tutaj dziewczyny gdyby nawet nie zapytały, ja po prostu chwyciły za lakiery, od razu przykładały do telefonu, żeby dokładnie ten sam kolor wybrać. I ja jestem w szoku, naprawdę. Mega profeska. Już jesteśmy na finiszu, że dosłownie został tylko top, więc zaraz pokażę wam efekt końcowy. No i rzeczywiście, jakby pani nie robiły we 2, no to bym tu siedziała na pewno 4 godziny, a tak to tylko 3. Jak na moim paznokcie zwykle, to 3 godziny to jest taka dolna granica, więc super, jestem mega zadowolona. Paznokcie są już prawie skończone i teraz obstawiamy, ile za to zapłacę, bo nie mam najmniejszego pojęcia ile. Ja obstawiam, że około 500 000 ichniej waluty, czyli to na nasze to jest mniej więcej jakieś 150 zł. Bo tutaj ogólnie paznokcie są bardzo tanie, a to by i tak było dosyć dużo. Powiedz wszystko, co wiesz. Dobra, to jest ten moment teraz. Dowiem się, ile to kosztuje, więc uwaga, uwaga. So, how much is gonna be? 790,000. Oh, 700, yes. Czyli ja, sorry, because I was guessing. Okay. Czyli 700, to ja zgadywałam 500 000, ty zgadywałeś, mówisz 650, ty mówisz bliżej. Czyli 500 000 to jest 150 zł, 1 000 000 to jest 300, czyli 700 to ile będzie? To 200 zł. 200 zł, no to jest podobnie jak w Polsce, ale wydaje mi się, że za pracę 2 osób to i tak jest naprawdę spoko, więc jak gdyby postawię ci kawusi za to, że ty zgadłeś, a w zasadzie ty mi dzisiaj postawiłeś, no dobra, okej, więc... No, to 2! No drożej już myślałam, ale tak tanio, więc zaraz wam pokażę efekt końcowy, a teraz zapłacę. A więc skończyliśmy robić paznokcie i zajęło to łącznie 3,5 godziny. Zapłaciłam 750 000 rupii i to na nasze wychodzi około 230 zł. Więc w zasadzie ceny są jak w Polsce, można powiedzieć. Ale też, no umówmy się, jakby 2 osoby na tym pracowały. No jeszcze to też jest taki salon, który znalazłam na Instagramie, więc wiecie, taki trochę bardziej fancy. Pewnie jakbym poszła gdzieś za róg, gdzieś do takiego neighborhood, to cena byłaby inna. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o efekt, to bardzo, bardzo mi się...
podoba. Jest dużo piesków, dużo skuterków, cisza na planie. W każdym razie paznokcie mi się bardzo podobają. Mamy tutaj fajne wzory, które nawiązują bardzo mocno do serialu, ale to jest właśnie wasze zadanie, żebyście napisali w komentarzach, z czego wzięłam w ogóle te wzory. I oczywiście pod zwycięskim komentarzem napiszę, żeby się kontaktować ze mną i jakąś pamiątkę przywiozę z tej premiery. A jeżeli chodzi o samo wykonanie paznokci, no to umówmy się, że dziewczyny z Polski, które robią paznokcie, by stwierdziły, że wow, no cóż, jest tu mała buba. W sensie nie do końca są dobrze zrobione, dlatego że nawet ja widzę, że one są płaskie. Jak się patrzy na je z boku, są totalnie płaskie i nierówne, więc w zasadzie to nie powinno się przydarzyć. Szczególnie przy tych paznokciach, które gdyby zostały przedłużane tą metodą na pół tipsa, której w ogóle wcześniej nie znałam, więc ja byłam zszokowana tym, zresztą jak widzieliście na filmie, jak ona to robiła, miałam takie, co dalej się stanie. A reszta tych paznokci jest w miarę okej, jeżeli chodzi właśnie o takie załamanie, można powiedzieć, nie wiem jak to się nazywa, taki kąt, łuk, o może tak. Więc widzę na pewno, że są wykonane gorzej niż jak robię paznokcie w Polsce, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o same wzorki, to wyszły naprawdę fajnie i efekt jest taki, jaki chciałam i teraz zobaczymy, jak to będzie na evencie w Nowym Jorku. Więc śledźcie koniecznie na kanale vlog i dzięki piękne za oglądanie, widzimy się, pa, pa, pa!